Cóż za przepiękna sobota, nieprawdaż? Brak słońca w porównaniu z danym miesiącem to jest znośnie. Powiem wam tak, że temperatura jest super. Jedna już nie ściągnę kurtki ani czapki nie zmienię. Na rzecz, żeby było wygodniej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. I w tej chwili jestem troszeczkę spóźniony, jeśli chodzi o dojść do celu. Ale jeśli chodzi o realizację samego wydarzenia, to jest na czas. Czuję się tylko źle wobec was, wobec jednej rzeczy, której wam nie powiedziałem. Podczas tego wydarzenia możemy wykorzystać jeszcze jedną rzecz. Bajka, że incens, bo to każdy już wie, ale podczas takich wydarzeń na Stardusta warto mieć w swoim bagu do otwarcia Mystery Boxa z Meltanami. Jak sami wiecie, oczywiście jest to pół godziny. Pewne 20 sztuk Pokemonów to jest powiedzmy taki jednorazowy lure. Taki wiecie, ten unikalny, ten przypuśćmy Glacial Lure. To jest porównywalne do tego samego. Także podczas takich wydarzeń warto mieć w zapasie Mystery Boxa. To jest bardzo ważne. Jeszcze jest jedna rzecz, ale do tego się przygotowuje każdy z graczy stosunkowo szybciej. A mianowicie stakowanie Pokemonów z questów. Jak widzicie, już wybija godzina, jest już Rhyhorn na naszym nearby. Przychylne dla nas? Nie. Jest party w Cloudy, czyli nie ma boostu do Rhyhorna. Może się zmieni w ciągu godziny, może dwóch. Bo wiecie, party Cloudy, jak i też pogoda słoneczna, to są dwie pogody, które boostują naszego Pokemona. I shiny pierwszy. I wydaje mi się, że on jest bliżej, bo wcześniej nie byłem w stanie do niego dorzucić jedną ręką. Jest 450, jest zboostowany. Warto stakować sobie questy. W tej chwili kończysz questa i nie łapiesz Pokemona, tylko go stakujesz właśnie w tym takim dodatkowym boksie. To jest taka, powiedzmy, darmowe przetrzymywanie 100 Pokemonów. Co i jak to działa, jak to zrobić, macie odcinek gdzieś tutaj. A ja oczywiście, korzystając z okazji na chodzenie, wykluję dziesiątki. Wiem, mam szansę wykluć coś wartościowego. Bo uwaga, jedna z tych dziesiątek jest Adventure Sync. A to nie jest mój autobus, ale mogłem nim pojechać. Mogłem! Na razie się... Mogę jechać? Mogę jechać! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Bo to może być zaraz celowok. No już nie. O, unknown. Mój buddy jest dobry, więc go unknown. I mój kolejny przystanek. To jest mój przystanek. Jest Rhyhorn. Jeszcze nie shiny. Bez boosta pogodowego to wiecie, to jest przychyl dla nas, jeżeli chcemy wbić takiego Rhyhorna na właśnie Great League. Także musimy tutaj korzystać z tego, jak tylko można. Bez boostu pogodowego na Great League, a z boostem na wyższe ligi. Jeszcze taki szybki update. 820 tysięcy Stardusta. Tyle mam teraz. Liczę na w sumie 300 tysięcy. Zobaczymy, ile się uda. Shiny. Nie. Wysoki już. I shiny. To ja sobie skorzystam na zapanie wszystkich Pokemonów z mojego bug questa, quest buga. Cześć, witam. O, cześć. O, cześć. A tak myśleliśmy, że będzie. Wiem, że tu jeszcze jest więcej osób. No, tak trafiło się? Tak, teraz właśnie. Dopiero pierwszy dnia, bo na drugim robię walki. Aha! Żeby jeszcze zdobyć dwa dodatkowe. Można zobaczyć. Cześć. A shiny właśnie się, o. Jest shiny. Jest. Jadki. Dzięki. Cześć, mam. Witam. Bo to powodonka w takim razie. Ja to będę teraz chodził, tylko skończę. Ale spoko. No spokojnie.
Cześć, witam. Jak tam? Dobrze. Zero szajny. Zero szajny. Zero jeszcze? Spoko, dacie radę. Może. Wykluwacie jajka? Nie, nie mam inkubatorów. A, ale pojedynczo wykluwacie? No, niestety. To dobrze. Przynajmniej tyle. Jedną rzecz, którą mogliby zrobić w Pokémon GO jako ulepszenie, to zdecydowanie możliwość aplikacji, przypuśćmy, 6 starpisów na raz. Wiecie, odpalamy i jesteśmy pewni, że przez cały czas eventu będzie to działać. Jest pierwszy shiny! Jest pierwszy shiny! Jest! Ale mega wysoki. Aż za wysoki. Ale to jest wciąż Ultraliga. To jest Ultraliga. Definitywnie. Ale jest pierwszy shiny. To się liczy. Coś czuję, że dzisiaj zdobędę ich najwięcej. Bo się skupię na całym evencie, a nie tylko na części. Ale jest pierwszy shiny. Jest pierwszy shiny. I ten kolega... Trade. I drugi? Gratki! Dobra, ja już skończyłem. Na szczęście, tylko teraz te dwa rajchorny i możemy przejść się. Mam nadzieję, że wyłapaliście co trzeba. Jest pierwszy na buście. Do pan 1400. Akurat wam mówiłem... Gratulacje. Akurat wam mówiłem, że godzina minie, godzina 12 i będzie przynajmniej jeden bus pogodowy. Po Cloudy, akurat teraz skoczył Party Cloudy, bo jednak patrząc na chmury, to tylko tak naprawdę mógł zepsuć tą pogodę tylko i wyłącznie na AccuWeather. Taka prawda. Także 1400 ten akurat się okazuje, że nie jest zbyt dobry, jeśli chodzi o PvE. Wiem, część z was nie wie dalej, co to jest. Uwaga, PvE to są walki na gymach. Uwaga, walki na gymach, nie na, wiecie, między graczami lub też, przypuśćmy, zespołem R. Zespół R to też jest PvE, bo walczymy tak naprawdę z otoczeniem. Tak samo rajdy to też jest PvE. PvP to jest tylko i wyłącznie ta dziedzina, w której walczysz przeciwko żywej osobie. Przeciwnikowi, który gra tak naprawdę z innego końca świata lub też sąsiad obok. Zależy, jak to wpadnie. A mi dajcie złapać go i polować na kolejne shiny. Ja bym zaraz każdy go nie złapie. Ty, uciekł mi. Nie, ten akurat 1400. Ten nie uciekł. Ale kolejny jest! Zaraz po nim. Pięknie. Wpadł. Także coś za coś, nie? Coś za coś. A ten idealnie wpada pod Great League. No jeszcze powiesz, że ten zerowy atak będzie. No tutaj tak. No, dwie godziny będzie na myślenie o tym, co ewoluować. Tak, dwie godziny po evencie. Wiesz co, ja zagaduję. Ja tutaj non stop zagaduję. Tutaj jest już czwarty shiny, a ja cisza, kompletna cisza. Kochani, w tej chwili chyba, jeśli chodzi o samego ostatniego, to była ostatnia szansa moja na trafienie shiny. Ale wierzę w to, że to jest kolejny event po powrocie. Kiedyś, pamiętacie, strzelałem po 7-8 shiny na jednym evencie. Teraz dwa. Mało.
I to oczywiście na evencie, gdzie startowałem od samego początku. 942. Poczekaj. Ulga. 965. Nie ten sam. Przez chwilę myślałem właśnie, że ten sam, bo podobne liczby były. Dzięki za wasze trzymanie kciuków. Było pomocne, było pomocne. Jest trzeci. Albo już to czwarty. Chyba trzeci. Poprawcie mnie. Trzeci. Jest dwa. Gratki. Czyli drugi nie. Pierwszy idealnie pod Great League, a drugi przekracza o 70 CP. Także ładnie siadło. Niezłe, ale powiem wam, że w tej chwili odczuwam takie lekkie poczucie, że jednak ten shiny jest rzadki. Zobaczymy to naprawdę jeszcze wasze relacje, jeśli chodzi o samo wydarzenie, ile wy traficie shiny, ale dla indywidualnego gracza, to powiem wam szczerze, że tutaj shiny jest rzadki. Po raz pierwszy na Community Day jest rzadki. To mi się podoba. Ile? Ale tylko na jednym. Tylko na jednym. 9. Ile? Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Na jednym. Nic nie mówiłem. Jest jeden. A jest ich wszystkich 4. A ja mam nowe okulary. Czuję się źle. Czuję się źle, że nie pochwaliłem. Czuję się źle, że nie pochwaliłem nowych okularów. Żaden shiny. Ale oczywiście bez tej aktualizacji. Tylko tutaj Maciej łapie. Non stop shiny, jeden za drugim. A ja to nie? Ty, no to też napałaś, no to tak. No nie załapałam, przyszło samo. O, ty już po ewolucji. Nieźle. Brzydki. No, brzydki. No bo wiecie, żółte tulipany daje się babci. Pamiętajcie. Żółta ty... Zazdrość, tak? Ale też babci się dawały żółte. Taki... To jest... Ale zresztą tak się mówi chyba, no, ten babcia tego Pokemony. Że to jest babcia ten Pokemon. Że to jest wygląda... Nie, ty jak teściowa! Wczoraj oglądałam... Taka gruba beka. Jest dobrze. Tak, naturalna reakcja. Jest kolejna tutaj. Uwaga, niespodzianka. I jeszcze po okejce. Jest shiny. Zoom. Shiny tam krzyczeli. Tam krzyczeli shiny. Ja też mam shiny. 800-900 CP. 809, nie 800-990. Czy tam 90, to nieważne. 809 CP. Udało się. Kolejny shiny. Piąty? Chyba piąty to już jest. Także nie jest źle. Powiem wam, wyrównuję swoje tutaj w tej chwili szczęście do tego, co było kiedyś. Pamiętam jeszcze, nie wiem czemu, ale cały czas nawiązuję tutaj do sytuacji z Community Day, które realizowałem na terenie Rzeszowa. Gdzie tam właśnie zdobyłem 7 shiny Charmanderów. Może to było, wiecie, takie unikatowe, bo jednak Charmandery i to był Charizard, czarny. Przez całą moją historię gry żaden shiny mi nie uciekł. A wiem, że zdarzały się takie sytuacje. Zwykłe. Co? Dwa uciekły shiny? Kurde, no to ja jeszcze ani jednego. Jeden. Nie wiem, czy będę w stanie jeszcze jednego zapać do końca questa. Bo jednak brakuje tylko jednego. Także zostanie mi jeden Pokémon na później, na to wygląda. 14. I czy będzie jeszcze jeden Rhyhorn? Zamienił się, nie zdążyłem kliknąć. Także status. Rhyhorn shiny. W ilości podczas tego eventu sądziłem, że miałem 5. Mam 4. Sądziłem, że mam 5. Nie udało mi się usunąć kilka Pokémonów, żeby dziesiątki się wykluły. Pierwsza. Mam nadzieję, że to będzie Giblin. Chociaż dokładnie liczę na Riolu, ale jest Dratini! O to właśnie prosiliśmy zawsze. Ale ja chcę Lucky Kangaskhana. Jednak. Ja brakuje mi 4 Pokemonów do skompletowania Lucky Kanto. Kanto. Aha, dobra. To zmienia postać rzeczy. Z Pragi. Z pierwszego Safarizeum. Ja mam warszawskie. Miałem dziwną animację. Później zobaczysz.
Ja mam taki, taki pasek leciał dodatkowy jeszcze obok tego normalnego paska Pokebola. Jaki wpadł? Nie wiem, to jest mocno. 13, 13, 12. No ale ten naprawdę prawie skończony. Jeśli chodzi o powerowanie. Tak, i po co ci laki, jak już spowerowane. Dokładnie. Dziękuję. Dzięki wielkie. I my też się żegnamy. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał z tego wydarzenia. A właśnie, zapomniałem jeszcze Wam pokazać, czy udało mi się zrobić cel. Dokładnie mamy 988 tysięcy Stardusta. Później jeszcze zweryfikuję, bo w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie ewolucja jeszcze pozostaje. Ewolucja Shiny. I tutaj doszli do porozumienia po części. Przyznajmy szczerze, że Raidon jest zdecydowanie ładniejszy, jeśli chodzi o jego shiny wersję. Taki piaskowy, adekwatny. A Rayperior taki pas żółty, jakby nie wiem, brał udział w karate, ale też do końca nie przerobił masy na zimę. Tak to wygląda. Ale dzisiejszym tak naprawdę bohaterem takim w serialach lub filmach to się nam mówi. Upadło mi z głowy, wcześniej używałem. W każdym razie dzisiejszym bohaterem w tym przypadku naszego dnia jest właśnie Rayperior, więc no niestety żółty pas, Kung Fu Ninja, Kung Fu Panda, no to przyznany. A ode mnie dzisiaj tyle jeszcze raz. Żegnam się z Wami, like, subskrypcja i trzymajcie się. Heya!